Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze tylko poprawiam, żeby wszystko było widać, więc proszę o chwilę cierpliwości. Witam, drogie raki, na moim kanale i zapraszam do czytania o miłości na rok 2019. Lewa kolumna to będą pary, a prawa kolumna single. I zaraz sprawdzimy, wyciągniemy również kartę wskazówkę. Oby jak najlepiej ten rok. Tam w czytaniu na jesień, bo on tak troszeczkę zahacza pod grudzień, już pamiętam, że u Was się sporo działo. Będą również czytania na zimę, więc zobaczymy, jaka będzie kontynuacja, ale teraz sobie rzucimy tak ogólnie okiem na rok 2019 i sprawy miłosne Wasze. Fajnie, bo wiecie co, w związkach mi się wydaje, że sporo świeżości będzie, a to ważne, prawda? To jest bardzo ważne, żeby będąc w związku czuć, to doprecyzujemy tą ostatnią kartę, żeby czuć, że on zmierza w jakimś kierunku, że jest, słuchajcie, na spodzie talii karta działania, ewidentnie. Więc może tak jest, że dajecie sobie szansę, będąc w relacji z kimś od lat i dajecie szansę temu związkowi, i naprawdę jesteście mądrzejsze o wiele waszych doświadczeń już. Potraficie znaleźć rozwiązania różnych spraw. Moim zdaniem razem też pracujecie nad tą relacją, wyciągając wnioski, jakieś lekcje płynące z poprzednich waszych doświadczeń. Być może też będzie taki moment, kiedy będziecie potrzebowali troszeczkę od siebie odpocząć, ale tak jak mówię, to tylko po to, żeby później jakby budować coś emocjonalnie bardziej stabilnie, tak bym powiedziała, bo pojawiła się nam tutaj karta eremity i to może oznaczać, wiecie, związek na przykład trochę taki naznaczony takim rozsądkiem, taką stagnacją, takim troszeczkę wycofaniem. Ale z drugiej strony zapewniający poczucie bezpieczeństwa i taki komfort. Natomiast w mojej ocenie, wy też, część z Was może sięgnąć do wnętrza siebie, żeby odkryć ponownie to, co jest najpiękniejsze, żeby jakby wejrzeć w swoje poprzednie doświadczenia, zrobić tak jakby krok w tył, żeby spojrzeć klarownie na całość. Dlaczego nam na przykład pewne rzeczy nie wychodziły? Od czego powinniśmy odejść, żeby ta relacja w przyszłym roku mogła się rozwijać w sposób bardziej satysfakcjonujący, tak to nazwę. I to jest as kielichów, ale to jest świeżość, i ja myślę sobie, że to jest świeżość wynikająca z waszego być może jakiegoś nowego podejścia do tej relacji, w której jesteście, która konsekwentnie ciągnie za sobą nowe emocje. Tą niezwykłą świeżość emocjonalną, to błogosławieństwo takie, które powoduje, że jesteście gotowe przyjmować radość, przyjmować szczęście, przyjmować miłość. Czujecie się troszkę jak królowa monet, bardzo opiekuńcza, troskliwa, która dba o swoje otoczenie, która dba o najbliższych, tak? Która czuje się stabilnie materialnie, to bardzo ważne, bo to nie powoduje jakiegoś niepokoju, tak bym nazwała tę sytuację. Widzę tutaj taki zrównoważony, harmonijny, rozsądny związek, gdzie partnerzy są naprawdę fajnie dobrani pod względem oczekiwań, pod względem temperamentów. Są gotowi na to, żeby zaczynać nowe rzeczy, żeby w tej relacji odchodzić od stagnacji. Tak mi się zrymowało, ale tak mi przyszło intuicyjnie na myśl. Żeby działać, idąc za głosem swoich pasji, na przykład, robić coś wspólnie, tworzyć jakieś nowe rytuały, które powodują, że będzie ten ogień w związku.
Więc nawet jeśli tutaj na początku mogłoby się wydawać, że jest pewnego rodzaju taka stagnacja i taki rozsądek w tym wszystkim, to wydaje mi się, że ten as buław i as kielichów mógłby zwiastować świeżości, świeżości w działaniu, świeżości w pasjach, świeżości w podejściu do siebie emocjonalnym, tak jakby odrodzenie, tak to widzę. Oczywiście nie jest to, nie ma tu karty sądu ostatecznego, ktoś mi zarzucić może, że skąd to odrodzenie, skoro nie ma tu takiej karty. Natomiast ja tak to widzę, bo to jest jakby nowe początki, tak? Nowe początki w związku, więc to mogą być nowe początki w sensie fizycznym, na przykład rodzina może się powiększać, ale też to mogą być nowe początki pod względem emocjonalnym, wynikającym z naszego serca, z naszych pasji, z tego, że pragniemy, aby życie nasze było prowadzone właśnie przez naszą pasję, przez nasze kreatywne podejście do życia, że pragniemy tego, żeby przyjmować tą miłość, żeby dzielić się tą miłością. Energia karty umiarkowania tutaj, w mojej ocenie, może czasem oznaczać taką cichą wielbicielkę lub adoratora, który jest z boku i raczej nie ma opcji, żeby ta osoba w jakiś sposób się zbliżyła. Aczkolwiek, jak mamy tutaj tą kartę trzech mieczy, to proponowałabym jednak czujność zachować, bo może faktycznie ten adorator lub adoratorka w jakimś znaczeniu za bardzo się zbliży i po prostu narobi kłopotów i trzeba będzie szczerze porozmawiać. Aczkolwiek sama karta, energia karty równowaga, to jest harmonia w związku, spokój. I taki dobór pod względem właśnie temperamentów, oczekiwań, tak? Taki stateczny związek, ale stateczny, bo bezpieczny, a z drugiej strony pragnący tych świeżości i dążący do tych świeżości. Więc dla niektórych, słuchajcie, ta adoratorka lub adorator w związku. Potem pojawia się energia głupca, który może oznaczać nowe uczucie. Natomiast po głupcu pojawiła się karta trzech mieczy, która oznacza zranione serce. Więc tak sobie myślę, że no każdy sam, nie będę dawała dobrych rad, słuchajcie, nie jestem ciocia dobra rada, absolutnie. Natomiast pojawiła się tutaj taka energia i może to będzie dla jednej, dwóch osób, ale chciałam to powiedzieć, że jakikolwiek adorator czy adoratorka z boku, coś co spowoduje, że może będziecie chcieli wskoczyć w ten nowy początek, no dużo jest do stracenia, tak, bo tracicie stabilnego partnera, stabilną sytuację, taki fajny związek, który naprawdę ma szansę się rozwijać w sposób bardzo pozytywny w 2019 roku, a ta sytuacja z tym z adoratorem, z adoratorką no, nie kończy się przyjemnie, bo kończy się bólem serca. Natomiast dla osób, dla które absolutnie to nie rezonowało, to też ciężko powiedzieć, bo to będzie dopiero za kilka miesięcy, ale gdy sobie będziecie na przykład odsłuchiwać to za jakiś czas i uznacie, że absolutnie to, co powiedziałam dwa zdania wcześniej, nie jest z wami spójne, to może zacznę od karty głupca, więc słuchajcie, przede wszystkim to jest silne zaangażowanie uczuciowe. Dlaczego mówię, że silne? Bo cały czas świeże, cały czas nowe, ale z ogromnym entuzjazmem i zaufaniem. Tak? Więc my chcemy to zrobić. Ten głupiec chce wskoczyć i on wskakuje z nadzieją, że wszystko skończy się dobrze. Więc tak jak powiedziałam na początku, dlatego uważam, że w waszych relacjach sporo świeżych energii, sporo dbania o to, żeby rutyna się nie wkradała. To bardzo fajne. I słuchajcie, trójka mieczy może być jakaś dyskusja na przykład, jakaś wymiana poglądów, które w jakimś znaczeniu mogą nie być łatwe, ale są niezbędne w mojej ocenie. Z punktu widzenia dalszego rozwoju tej relacji. Tak więc spróbujemy jeszcze doprecyzować, zanim rozgadam się dalej. Bardzo ładne czytanie, drogie raki. Naprawdę. Zaraz się spróbujemy dowiedzieć, o co chodzi z trójką mieczy.
Trójka mieczy i 8 monet. 8 monet to jest karta ciężkiej pracy. Takiej, która prowadzi do bycia mistrzem w danej dziedzinie. Karta ciężkiej pracy, w którą my się zagłębiamy z uwagi na fakt, że ta praca przynosi nam maksymalnie dużo spełnienia i maksymalnie dużo satysfakcji. Więc szczerze mówiąc, średnio nas obchodzi, co myślą inni, po prostu my czujemy, że musimy to robić. I teraz, jak sobie myślę, to możecie czuć zawodowo, że jesteście na właściwej drodze w tym roku, znaczy w roku 2019, i może praca będzie wpływać pod koniec roku na wasz związek. I może to spowoduje tą konieczność takiej poważnej rozmowy, tak bym to nazwała. Może to spowodować, że te korzyści finansowe, za którymi gonicie, które są niewątpliwie, bo tu mamy gwiazdę, to więc są rezultatem waszego talentu, pracowitości, tak? A może obie strony będą gonić gdzieś tam w dążeniu do doskonałości materialnej i troszeczkę się od siebie oddalicie, bo trzy miecze, no to jest energia tak, osamotnienia, jakiejś trudnej takiej sytuacji, bólu serca, samotności, więc myślę sobie, że możecie czuć się samotne, dlatego że wy albo wasz partner, albo wy we dwójkę. Sytuacja pewnie do tego też was nakłoni. Będziecie podążać za tym, żeby budować tą materię. Co więcej, to was będzie bardzo kręcić i bardzo rajcować, dlatego że mamy energię karty gwiazdy, więc to jest coś, co płynie z was i wy chcecie to robić. I macie dużo, pokładacie w tym duże nadzieje też, tak? I wiarę, zaufanie do siebie, że to wam przyniesie coś lepszego. Więc wszystko fajnie, natomiast nie zapominajcie o sobie, o tej relacji, tak? O tym, co udało wam się przez cały rok zbudować. Dobrze, aha, jeszcze tutaj karta wskazówka dla was. O Boże, przepraszam. Uwaga, postawiłam. Oj, słuchajcie, karta wskazówka, moi drodzy, która mówi o tym, że trzeba poznać prawdę. Może to też być z tym związane, nawet jeśli ta prawda będzie bolesna. I trzeba być obiektywnym. Może coś was zranić, może partnera za bardzo będzie ciągnąć do pracy. Może być też tak, że ta prawda, którą poznacie, ona ujawni jakiś szereg innych okoliczności. I to spowoduje, że wy nabierzecie pewnej klarowności myślenia, klarowności widzenia, tak? Więc jeśli przyglądając się prawdzie pod koniec roku stwierdzicie, że za dużo czasu poświęcaliście na sprawy związane z pieniędzmi, z budowaniem materii i tak dalej, to po prostu trzeba to zmienić. Natomiast jeśli tutaj pamiętacie, co mówiłam o adoratorze, adoratorce? Poznacie prawdę dotyczącą tego, że jest taka osoba w waszym otoczeniu i w jakim znaczeniu wam zagraża. No to jakby to jest o tyle ważne, że no, pryska ta bańka mydlana, tak? Już jakby nie mamy złudzeń. No i to jest dobre i złe. I teraz każdy sobie już powinien indywidualnie odpowiedzieć na pytanie, czy woli żyć złudzeniami, czy woli wiedzieć, jak sprawy wyglądają faktycznie, prawda? I nie oszukiwać siebie. Dobra. Więc tak, ta końcówka roku raki, ogólnie bardzo ładne czytanie. Ta końcówka roku z jakichś przyczyn może mieć jakieś turbulencje,
Tak bym to nazwała. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, no, trzy miecze to nie jest tylko karta złamanego serca i wielkiego bólu. To jest też w rozkładach miłosnych energia, która mówi o tym, że to będzie trudna rozmowa. To może być trudna rozmowa, trudne myśli prowadzące do trudnej rozmowy, którą trzeba odbyć, żeby ten związek wasz mógł się dalej na przykład rozwijać. Wiecie, no, kolejny scenariusz, który się tutaj rodzi, jest taki, że w drugiej połowie roku po prostu zakochacie się w kimś od pierwszego wejrzenia i postanowicie odejść od partnera, i to też nie będzie przyjemne, tak? Dla części z was. W sensie taki scenariusz jeszcze, że taką drogę wybierzecie. Że pojawi się ktoś, kto po prostu, z kim poczujecie, że jakby idealnie się rozumiecie, w sposób mistrzowski niemalże, że to jest ten jedyny. Może też tak być. Dobra. Single. Ojej. Uff. Single zaczynają energią smutku, odrzucenia, pozostawienia w chłodzie, pozostawienia być może na lodzie, niedoborów, sytuacji, w której czujemy, że nie mamy w nikim oparcia, sytuacji, w której czujemy, że jesteśmy same, samotne, tak? Nikomu na nas nie zależy. Jakby jest nam zimno, jest nam źle, nie ma kto nas przytulić. Co więcej, jeszcze jest nam ciężko, ponieważ wszystko dźwigamy same. Nie ma kto nas w tym wspierać i najnormalniej w świecie brakuje nam pieniędzy czasami. Natomiast na szczęście pojawia się karta siły, która mówi o ogromnej przede wszystkim waszej sile psychicznej, żeby to znieść wszystko. Ogromnej. I dodatkowo być może poznacie kogoś spod znaku lwa, kto zechce razem z wami wspierać się, jak to się mówi, w zdrowiu i w chorobie. I pozwoli wam po prostu, wesprze was jakoś, pomoże wam w tych trudnych okolicznościach i będziecie mogły dzielić się tymi różnymi troskami swoimi z kimś. Będzie to osoba bardzo łagodna, delikatna, subtelna. I to myślę też mogą być takie to też może być uczucie. Takie delikatne, powiedziałabym, bardzo niewinne, ale z drugiej strony będzie to osoba, która jak już coś powie, to powie, tak? I weźmie za te słowa odpowiedzialność i niewątpliwie będzie można na niej polegać, to chciałam powiedzieć. A królowa z kolei kielichów, piękna, kreatywna kobieta, bardzo twórcza, bardzo opiekuńcza. Kobieta, która jest kimś, z kim chcą być inni ludzie, która do siebie przyciąga innych ludzi, która traktuje ludzi z empatią. I to też może być jakieś niesamowicie piękne przeżycie emocjonalne dla was. Może właśnie narodzi się z tej karty siła, czyli poznania komuś, kto wam pomoże w jakimś znaczeniu. I później to uczucie przeradza się już w takie naprawdę głębokie. Ale to też, słuchajcie, oznacza kogoś, kto jest rozważny w działaniu. Więc okej, przeżywa głęboko to uczucie, natomiast z drugiej strony, moim zdaniem, nie wskakuje w tak nic nazbyt pochopnie, tak bym to nazwała. Raczej ceni sobie to odprężenie po tym okresie napięcia, które było tutaj, i uważam, że ceni sobie ten fakt, że ta relacja może rozwijać się w sposób naturalny, że nie ma potrzeby jej kontrolować, że nie ma potrzeby jej jakby przyspieszać na siłę, tak? Ona w sposób naturalny będzie się rozwijać. I oprócz tego, że moim zdaniem jest możliwa tutaj osoba bardzo delikatna też emocjonalnie, bardzo wrażliwa, bardzo empatyczna na waszej drodze, to też może być to osoba, z którą wy doskonale będziecie się uzupełniać intelektualnie. As mieczy mówi o świetnej inteligencji, i jakby
o czymś nowym, o przebłysku czegoś nowego, tak? Jakiejś pięknej możliwości, zdolności do analizy, do przewidywania, takim racjonalnym, o racjonalnych przesłankach różnych przedsięwzięć, błyskotliwości, o rozmowach na wysokim poziomie intelektualnym, więc to może być taka osoba właśnie, z którą wy będziecie się świetnie czuły emocjonalnie, która nie będzie was naciskać na nic. Będzie pomoże wam w trudnej sytuacji, będziecie mogły na nią liczyć, a z drugiej strony będziecie się pięknie uzupełniać intelektualnie. I dodatkowo będziecie moim zdaniem, bo to by na to by wskazywała energia dwóch monet, starały się podjąć jakieś dodatkowe kroki, żeby ustabilizować materialnie tą relację. Dzięki wspólnym decyzjom, jakieś dodatkowe korzyści materialne, tak? Dodatkowo, wiecie, takie bardzo poważne podejście do tematu, sumienne, obowiązkowe, wiecie, no, umacnianie tej pozycji materialnej w związku, która da wam poczucie bezpieczeństwa, żeby uniknąć energii pięciu monet. I słuchajcie, kończycie pięknie. Albo gdzieś zdecydujecie się, prozaicznie rzecz ujmując, wyjechać razem z partnerem w jakieś fajne miejsce i miło spędzać czas i dobrze się bawić. Albo życie wam podsunie jeszcze kogoś i będzie to osoba, jakiś obcokrajowiec po prostu, lub ktoś poznany za granicą. Natomiast jeśli nadal będziecie z tą osobą, która tutaj wyciągnie do was rękę i zaczniecie się łączyć z nią na poziomie emocjonalnym i intelektualnym, to niewątpliwie kończycie relację, w której kończycie rok, w którym relacja jest po prostu partnerska. Nie tylko pełna miłości, ale też po prostu lubimy się, tak? I to jest takie super, bez zahamowań w relacji uczuciowej. Wielka radość z obcowania ze sobą i pełnia szczęścia w sferze uczuć, więc taka pełna romantyczna, pełna zrozumienia też intelektualnego miłość, że nie musimy tłumaczyć nikomu, że no, pewne zasoby materialne są niezbędne w pewnym wieku do tego, żeby można było rozwijać jakoś tam relacje, tak? Że muszą być zachowane jakieś podstawy bezpieczeństwa. Więc dla mnie takie osoby będą na waszej drodze w tym roku. Chociaż zaczyna się on niezbyt ciekawie, tak? Ale tak jak wspomniałam, kończy się całkiem przyjemnie. Słuchajcie, i jeszcze teraz tutaj karta dla was. Zobaczymy. No słuchajcie, interesujące. Dlatego, że to jest energia, która nawołuje nas do tego, żebyśmy działali z większym entuzjazmem w tym, co robimy, a osiągniemy dużo naprawdę w tym roku. To jest początek przedsięwzięć, początek spraw uczuciowych, więc widzicie, macie nowe początki. Być może ten styczeń, luty, tak to nazwijmy, ten stricte początek roku będzie dla was trudny, bo jeszcze tego nie widzicie. I trudno wam jest ten entuzjazm w sobie wskrzesić. I ja się nie dziwię absolutnie, że są takie momenty, kiedy już nie mamy siły i tracimy wiarę po prostu. Że nam też należy się szczęście, że do nas też przyjdzie prawdziwa miłość, dojrzała, taka, która wyciągnie do nas rękę w trudnych chwilach, która będzie dla nas partnerem intelektualnym, emocjonalnym, to już nie wspomnę, no, na wielu płaszczyznach, tak? Więc i to nie musi być wcale książę z bajki. Absolutnie. No więc karta Lenormand, przepraszam, jednoznacznie mówi, żeby działać z większym entuzjazmem. I wtedy, jak pokażemy się od tej fajnej, pozytywnej strony, od takiej, wiecie, bardzo optymistycznej, to mi się wydaje, że przyciągniecie do siebie to, co najlepsze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Uważajcie na siebie. Pozdrawiam was serdecznie i jesteśmy w kontakcie.